Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak jak miesiąc temu zapowiadałem, mieliśmy podjąć próbę, by dotrzeć do Fatimy z Księgą Krucjaty, jedna intencja, więc imionami was, większości, może i wszystkich, by w ten sposób was zawieźć do Matki Bożej, żeby wasze imiona również zostawić u stóp Matki Bożej, by ona miała świadomość, a bardziej może każdy z was, że przez ten znak imion, które pozostały u jej stóp, Maryja będzie się wami opiekować, bo wy o niej świadomie pamiętacie i świadomie podejmujecie to, o co ona prosi. Byliśmy zatem, kochani, w Koimrze, tam, gdzie siostra Lucja przeżyła prawie 60 lat, tam, gdzie jest ta figura, która pierwsza została uczyniona, wyrzeźbiona wedle wskazań siostry Lucji, tak jak tu jest u nas w sanktuarium figura z niepokalanym sercem. I później przez dwa dni, wtorek i środę, byliśmy w Fatimie. I ta księga również była u stóp Maryi. I prosiliśmy przez te trzy dni w waszych intencjach. Modliliśmy się za was. Za wszystkich, którzy podejmują dzieło krucjaty. A więc w tej intencji, by Maria była bardziej znana i miłowana. By jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat. Składacie cząstkę serca, modlitwę, czasu, ofiary. Czyniliśmy to, kochani, w rok setnej rocznicy objawień. Wszyscy może nie byli obecni miesiąc temu, więc będą może lekko zdziwieni, że to w roku 17 było setna rocznica, tak. Ale w roku 16 była setna rocznica 6 objawień od maja do października. Maryja przy pierwszym spotkaniu powiedziała, że przyjdzie jeszcze 7 raz. A ten 7 raz był, jak wiemy, 15 czerwca 21 roku, kiedy Lucja miała opuścić Fatimę i kiedy miało się to stać zupełnie inaczej, niż to wszystko było zaplanowane, kiedy ksiądz biskup wszystko do góry nogami wywrócił i wszystkie plany, które były poczynione wcześniej, sprawił, że miały być inne. I Lucja doznała wielkiej pokusy i chciała powiedzieć nie. Przyszła do Maryi w miejsce, gdzie wcześniej, 4 lata wcześniej spotykała się wraz z Franciszkiem i Hiacyntą, by prosić Maryję, by jej przebaczyła. Że tego to już nie uniesie. I wtedy to po raz 7 przyszła Maryja i powiedziała: bądź posłuszna biskupowi. To było 7 objawienie. To ten rok, setnej rocznicy objawienia, które jak widzimy, jak niezmiernie jest dla nas potrzebne i jest światłem. Być posłuszny Kościołowi, kiedy dzisiaj się chce szukać innych rozwiązań niż te, które wskazuje Kościół. Mówię o tym dlatego, że pragnę was dzisiaj zaprosić, by się pochylić nad tym wydarzeniem, które związane jest z 8 września, to za 4 dni. 75. rocznica, kiedy tu w Polsce, na naszej polskiej ziemi, wybiło źródło Fatimy. Skończyła się II wojna światowa. Ale Polska zniszczona, skrwawiona, spalona, wyniszczona, wydawałoby się, że nie stawi czoła kolejnemu wyzwaniu, które niczym czerwona zaraza zalewało cały nasz kraj. I wtedy to prymas Polski August Lont pokazał Polsce nadzieję. Nieważne, jakie są zakusy zła. Nieważne, jakie są czarne chmury. Bóg jest, czy go nie ma. Jest Maria, czy jej nie ma. Jeśli ona jest. Jeśli ona w Fatimie powiedziała, co uczynić, by bronić się przed błędami Rosji, to czego się mamy lękać? Zróbmy to. O co ona prosi? I oto 8 września
1946 roku, a więc za kilka dni, będziemy przeżywać wspaniałą rocznicę 75., kiedy rodzi się Fatima w Polsce przez akt poświęcenia naszej ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi. Ale by zrozumieć, kochani, istotę tego aktu, sięgnijmy kilkoma zdaniami wstecz, by sobie uświadomić, dlaczego to się dokonało tego dnia, czy w ten sposób. Otóż w roku 1942, jak doskonale wiemy, Pius XII, 25. rocznicę fatimskich objawień, poświęca świat i Rosję Niepokalanemu Sercu. Miał to uczynić papież z biskupami całego świata. Zawierucha wojenna to uniemożliwiła. Ale papież próbuje to uczynić, widząc, jak zło rozrywa świat. I poświęca Rosję, świat, z kilkoma biskupami, kardynałami w Rzymie na Watykanie 8 grudnia 1942 roku. I wzywa również inne episkopaty, by poszły tą drogą. Ten apel dociera do kardynała Augusta Hlonda, który w tym czasie jest na emigracji we Francji. I on widzi tam, co się dzieje, bo to, kochani, pierwszym krajem, który odpowiedział na to wezwanie, była Francja i Holandia. Po tym poświęceniu miała miejsce we Francji peregrynacja figury fatimskiej i prymas Hlond widział, jakie owoce wydaje peregrynacja figury fatimskiej, która nawiedzała parafie francuskie. Coś takiego musi być w Polsce. To jest czas, kiedy przeczytał ciut wcześniej pamiętniki ojca Kordeckiego, który mówił o tych wielkich znakach, wydarzeniach, ocaleniu, które dokonało się przez Maryję. I kiedy przychodzi ów apel Piusa XII, on już wie, co się dokona w Polsce, kiedy tylko będzie mógł wrócić tu na polską ziemię z emigracji. Pierwsze, co uczyni, to odda nasz kraj Maryi, ale to będzie akt poświęcenia, tak jak prosiła Maryja w Fatimie, by poświęcić przyszłość Rzeczpospolitej jej Niepokalanemu Sercu. Oto kilka zdań, które tu widać. Odezwa episkopatu brzmiała w ten sposób. Nie postąpilibyśmy zgodnie z duchem naszych dziejów, ani z ciążącym na nas długiem wdzięczności, gdybyśmy na progu nowych czasów nie odnowili przymierza Polski z jej niebieską królową, dla której naród ma odwieczną, serdeczną i rodzimą cześć. Po szwedzkim potopie ślubował jej nową i gorącą służbę król Jan Kazimierz. Teraz sam naród i kraj cały poświęca się uroczystym aktem Matce Najświętszej i jej Niepokalanemu Sercu, obierając ją znowu za patronkę swoją i państwa oraz oddając w jej szczególną opiekę Kościół i przyszłość Rzeczpospolitej. Zwróćcie uwagę, kochani, że w tym akcie poświęcenia zapowiedzi, które miało miejsce na Wielki Post w roku 1946, jest odwołanie się do ślubów Jana Kazimierza. Tu celowo czyni to prymas Polski, bo on miał cały czas wielki dylemat. Czy w mnożeniu aktów jest bezpieczeństwo dla naszej ojczyzny i Kościoła, kiedy znów złożymy przysięgę i znów jej nie dopełnimy? On cały czas myślał, czy zrobić ten akt poświęcenia, czy nie. Bo Polska już ten akt raz poczyniła, a przez złamanie go doświadczyła ponad 100 lat niewoli. Nowy akt. A jeśli znów Polska nie dotrzyma słowa? Stąd bardzo mocno, kochani, na tyle, ile to było możliwe w tych pierwszych miesiącach po zakończeniu wojny, prymas wzywa, tak jak to brzmi to ostatnie zdanie, przywiązujemy wielką wagę do uroczystego oddania się narodu Niepokalanej Dziewicy, o ile akt ten dokonany zostanie z wiarą i uzupełniony będzie czynem. Z wiarą, a więc wszystkie parafie miały się poświęcić 7 lipca. Wszystkie diecezje 19 sierpnia. A dopiero potem 8 września na Jasnej Górze miała stanąć cała Polska, episkopat. I miał się dokonać ten akt, by sercu Maryi zawierzyć przyszłość naszej ojczyzny. Ale z wiarą uczyniony
ale również czynem uzupełnionym. Jednoznacznie, kochani, wybrzmiewały wezwania, że to nie może być jednorazowe wydarzenie. Że oto o co prosi Maryja? O poświęcenie, a więc się dokona. Ale to Maryja prosiła również o codzienny różaniec, a więc będzie codzienny różaniec. Jeśli prosiła o wynagrodzenie, to będą pierwsze soboty. Były odezwy kierowane apostolstwa modlitwy, sodalicji mariańskiej. Niech wszyscy wierni apostołują, zwracają się do proboszczów, robią co czynią, by podjąć w parafiach, w wspólnotach różaniec codzienny i pierwsze soboty. W tym zrywie również wszystkie zakony, które ocalały po II wojnie, 19 sierpnia, a więc również w tym czasie przygotowania, złożyły ślubowania wszystkie zakony, kochani, na kolanach na Jasnej Górze. Zobowiązały się do codziennej modlitwy różańcowej. Więcej, kochać będziemy codzienny różaniec. I będziemy praktykować pierwsze soboty miesiąca zgodnie ze wskazówkami, jakie dałaś w Fatimie. Taką przysięgę złożyły wszystkie zakony w Polsce 19 sierpnia. I to zwieńczenie, kochani, nastąpiło 8 września. Zachował się artykuł w tygodniku Niedziela. Ja często go przywołuję, kochani, więc może nie raz to słyszeliście, ale dla mnie te słowa, które tam padają, są zadziwiające z perspektywy czasu. 1 000 000 ludzi skupionych tłumnie, tłoczno i ciasno, jeden tuż przy drugim na jednym placu, głowa przy głowie, morze głów ludzkich. Było razem ponad 1 000 000. Był to więc 1 000 000 ludzi, 1 000 000 Polaków i Polek, które nie ulękły się niewygód i morderczych warunków. I właśnie to zdanie. I kto na własne oczy oglądał ów 1 000 000 dusz nieśmiertelnych, ten nigdy tego zapomnieć nie może. Kochani, nie minęło 100 lat, tylko 75. To dużo i niedużo. Pamiętamy śluby Jana Kazimierza, one nie były 100, 200, 300 lat temu. Pamiętamy ich. Ale to na progu nowych czasów, kiedy Polska miała się podnieść, kiedy jedna nawała się zakończyła, a zalewała naszą ojczyznę jeszcze gorsza, bo chciała wyrwać to, co najcenniejsze, wiarę, serce, duszę. Kto to widział, co się działo na Jasnej Górze? Ten tego nigdy zapomnieć nie może. My starsi współbracia opowiadali z Jasnej Góry, z Częstochowy, ze wspólnoty w cieni Jasnej Góry, jak to wszystko, cała propaganda trąbiła i bębniła, że oto ktokolwiek udaje się na Jasną Górę, to jest traktowane jako buntownik przeciwko władzy ludowej. Można było słyszeć, że wojsko dokonuje masakry, a ludzie nie wiedzą, czy to prawda, czy nieprawda. Szli na Jasną Górę. Tak rodziła się Fatima w Polsce. Z taką świadomością, że może nawet trzeba będzie złożyć ofiarę z życia. I kto widział ten 1 000 000 dusz nieśmiertelnych, ten tego nigdy nie zapomnie. To dlatego, kochani, to przywołujemy, bo nie wprowadzamy do naszej polskiej pobożności czegoś nowego, znów coś nowego, znów nie. Wielkość polega na tym, by przysięgi dotrzymać, a nie kolejną składać. Maryja nie przyszła do Fatimy po to, by robić zamieszanie. Przyszła po to, by dać lekarstwo. Jeśli Kościół uznał, że jest to dar, którego się jeśli będziemy trzymać, to mamy pewną drogę. Jeśli to Kościół w Polsce w taki sposób zaślubował na kolanach, myśląc o przyszłości naszej ojczyzny, to kochani, to są wielkie sprawy, wobec których nie można przechodzić obojętnie. Jakżeby to było cudownie, gdyby każda polska świątynia mogła cieszyć się obecnością, tak jak ta świątynia, obecnością ludzi, którzy wiedzą, co to pierwsza sobota i się modlą, tak jak wy dzisiaj w tej świątyni. Bardzo mocno, kochani,
wybrzmiewały te słowa, że to nie może być jednorazowa jakaś obietnica czy zryw. Z wiarą uczyniony, ale czynem uzupełniony. Niech te słowa ojca Aleksandra Jałowickiego, które tutaj możecie zobaczyć, niech jeszcze raz zabrzmią, które były jak niczym motto powtarzane z różnych ambon. Polska upadła, ponieważ nie dotrzymała przysięgi złożonej Bogu i Maryi, lecz powstanie rychło, skoro wypełni swe zobowiązania. On to mówił w czasie zaborów w Paryżu, na emigracji, kiedy wszyscy wymyślali różne teorie od tego, że Polska jest tym mesjaszem narodów, że cierpi, podniesie się z popiołów. A ten prosty kapłan zmartwychwstaniec mówił, trzeba tylko wrócić do wierności ślubów, któreśmy złożyli, bośmy złamali, a krzywoprzysięstwo to grzech ciężki. A jak się krzywoprzysięstwo popełnia, to się wyrzuca Boga. Trzeba po prostu do Niego powrócić. Mówię o tym dlatego, kochani, by podać również przykład, wspomniałem, że pierwsze kraje, które na wezwanie Ojca Świętego Piusa XII poświęciły się Niepokalanemu Sercu, to Francja i Holandia. Co się tam teraz dzieje? Ja często powtarzam te słowa, które padły w Maastricht z ust prymasa Holandii, kardynała Ejek, który powiedział, Kościół w Holandii umiera. I wezwał biskupów Holandii, by poświęcić Holandię Niepokalanemu Sercu i powiedział, Maryjo, tak jak uratowałaś Kościół przed śmiercią w Portugalii, ocal Kościół w Holandii, bo jesteś już jego ostatnią nadzieją. A ten kraj się poświęcił sercu Maryi. Tylko, kochani, nic poza poświęceniem później w tradycji nie było, ani praktyki różańca w parafiach, a już tym bardziej nie było pierwszych sobot. Zobaczcie, jak zło się zemściło, kiedy się rozpoczyna pewną drogę, a się niestety nie jest wiernym. Dlatego prymas Polski wzywał. Poświęcamy się, ale czynem trzeba ten akt uzupełnić. I to miał być codzienny różaniec i pierwsze soboty. To dlatego wracamy w tą rocznicę do tych wydarzeń, byśmy mieli świadomość, co się dzieje, kiedy ślubujemy i nie w pełni realizujemy to, cośmy ślubowali. Przysięga była, ale czy jest wypełnienie tego, co przez tą przysięgę stało się zobowiązaniem? To dlatego, kochani, całe dzieło krucjaty jednej intencji, to dlatego radość, że już ponad milion osób w Polsce i w tylu krajach świata podejmuje i składa cząstkę swej miłości, serca, pokuty, ofiary właśnie w tej intencji, by Maryja była bardziej znana i miłowana. Bo jak się kocha, to nie można tylko mówić, miłość bez czynów jest martwa. Jeśli się kocha Matkę, to trzeba jej orędzie, które kieruje niczym polecenie do nas, wypełnić. Raduje to, kochani, że tyle osób rozumie i podejmuje ten wysiłek. Nie krytykuje, nie narzeka, tylko składa cząstkę swego serca w tej intencji, by ożywić serca innych w Polsce, na świecie, by z miłości do Maryi pochylili się nad tym orędziem z Fatimy, który, jak powiedział Jan Paweł II, jest dla nas zobowiązaniem. I abyśmy to wezwanie wypełnili. A już tym bardziej Polska, która świadomie ten ślub złożyła. I tu, w tym miejscu, w setną rocznicę, ten akt został ponowiany w jakże wymownym i znaczącej formie. Cały episkopat, prezydent, premier, parlamentarzyści Sejmu i Senatu i rząd Rzeczpospolitej. Został ten akt świadomie ponowiony. Kochani, jeśli takie przysięgi się składa, to jeśli się ich nie wypełni, to krzywoprzysięstwo może mieć straszne skutki. Jeśli się przysięga, trzeba być wiernym. Bo jeśli nie, zło tylko czeka, by niszczyć, bo przez krzywoprzysięstwo na to mu pozwalamy. A więc, kochani, razem
na modlitwie, razem w tej trosce, by mówić i dzielić się treścią orędzia i wzywać bracie, siostro, sąsiedzie, kuzynko. Bądźmy razem w pierwsze soboty przy sercu Maryi. Bo dokonuje się bój o duszę, o naszą ojczyznę i świat. Nie przez oręż, krzyk i politykę. My mamy, jako ludzie wierzący, sięgać po te dary, które dał Bóg. Kochani, radość, że jesteście. I bądźcie apostołami tej prawdy. I niech ta rocznica będzie dla nas wszystkich przynagleniem, że trzeba jeszcze więcej wysiłku, by wypełnić zaciągnięte przez poświęcenie zobowiązania. A więc razem przy sercu Maryi z różańcem na co dzień i w pierwsze soboty. Oby tak się stało. Ku chwale Maryi i Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.